W lipcu pogoda była kapryśna, dlatego niektórzy z mieszkańców Jeleniej Góry zastanawiali się nad wyjazdem zagranicznym. Tak, to wszystko tu dookoła zaliczone, także teraz czas na Turcję. Podróże samolotem często nie wchodzą w grę, jeśli w rodzinie są małe dzieci i tu wybór pada zazwyczaj na polskie morze. Z dzieckiem to jednak jest ważne, żeby było blisko na miejscu, nie trzeba było wsiadać do samolotu, czy też jechać na przykład 16 godzin do Włoch. No i zapakować się przede wszystkim, tak? No trzeba całą szafę niestety wziąć z takim maluszkiem. No do samolotu to jest chyba nierealne. Za co pani kocha polskie morze? Za wszystko. Za klimat, za powietrze, za wodę. Jest wesołe, zabawowe, wszędzie jest kolorowo, grają szanty, grają różne muzyki. Mamy jachty w Kamieniu Pomorskim i wszystkim polecamy żeglarstwo. Nasz rejon z kolei, jak się okazało, odwiedza wielu mieszkańców zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Spotkaliśmy m.in. turystów z Wenecji i z Nadbałtyku. Włosi wybierają Polskę raz już, jeżeli przyjadą, to chcą też drugi raz przyjechać. Już planują, co mają wziąć ze sobą, co na przykład brakuje, czy tam w hotelach, czy... Państwo są pierwszy raz? Nie, my już jeździmy od 15 lat do Polski. Bardzo nam miło. A w Jeleniej Górze? Pierwszy raz i naprawdę miłe zaskoczenie nawet dla mojego męża. Niestety nie mi mówi po polsku, ja do tego jestem tanto contento di Jelenia Góra. Naprawdę, taki spokój. Tutaj podjechaliśmy dzisiaj do Jeleniej Góry zwiedzić miasto, a... Jesteśmy cały tydzień w Szklarskiej Porębie, no i tam jest bardzo pięknie. Chodzimy po takich szlakach bardzo takich, może nie dzikich, ale takich, których jest mało, stosunkowo mało ludzi i można zobaczyć no, wiele pięknych krajobrazów, wodospady, albo jak choćby ostatnio nam przebiegły przez ścieżkę, jak szliśmy, trzy takie ładne jelonki, tak po prostu. No i wodospady, byliśmy wczoraj na Śnieżce, tutaj też zwiedzić, przeszliśmy czarnym szlakiem. Trochę nam to zajęło parę godzin, ale satysfakcja niesamowita była. Turystom, którzy odwiedzają nasz region, życzymy samych wspaniałych wspomnień i kolejnych powrotów.